Cześć, tu Marcin z FXWare. Na tym wideo pokażę Wam, w jaki sposób zainstalować w MT4 wykres ręką. Pierwsze, czego potrzebujemy, to dodatkowy program, który będzie nam wygenerował wykres ręką, ponieważ w MT4 taki wykres nie jest domyślnie obsługiwany. Wchodzimy sobie na stronę internetową fxware.pl. Z menu do pobrania wybieramy zakładkę przydatne programy. Na tej stronie, na samym dole, jest link do Forex Factory, gdzie znajdziemy darmowy generator wykresów ręką. W pierwszym poście zawsze jest najbardziej aktualna wersja programu. Znajdziemy ją przewijając stronę odrobinę niżej. I tutaj mamy plik MatTrader 7 RencoChart Creator EA. I ten plik nas interesuje. Klikamy na niego, pobierz, robimy zapisz jako i dla wygody zapiszemy go sobie na pulpicie, żeby nie musieli go potem szukać. Możemy już zamknąć okno przeglądarki i następna rzecz, jaka robimy, to uruchamiamy MT4. Z menu plik wybieramy otwórz folder danych, minimalizujemy okno MT4 i do tego otwartego folderu danych, do podkatalogu MQL4 Expert, kopiujemy nasz plik, który pobraliśmy z internetu. Zamykamy okienko, wracamy do MT4, na strategię klikamy sobie prawym klawiszem myszy i klikamy odśwież i po rozwinięciu widzimy, że na liście pojawił nam się program do generowania wykresów ręką. Następnie otwieramy sobie dowolny wykres instrumentu, na którym chcemy generować wykres ręką. Przełączymy sobie na interwał jednominutowy, przeciągamy na wykres generator ręko i w zakładce ogólne musimy wybrać umożliw import DLL, natomiast we wpisz parametry musimy przede wszystkim zdefiniować sobie wielkość klocka, jaki ma mieć nasz wykres ręko. Dla NASDAQ-a, którego wykres otworzyłem, proponuję ustawić sobie 500. Pamiętajmy, że wartość, którą tutaj wpisujemy, to są tak zwane points, czyli najmniejsze możliwe zmiany ceny na danym instrumencie. Dla NASDAQ-a 1 pips to jest 100 takich małych pońców, czyli jeżeli wpiszemy 500, to mamy 5 pips i taki klocek chcemy wygenerować. Resztę parametrów możemy pozostawić bez zmian. Klikamy OK. W tym momencie od razu został otwarty wykres offline z wygenerowanym już wykresem ręką. Jak widzicie, jest to bardzo proste. Program sam generuje wykres i na dodatek otwiera go dla nas. Zauważcie, że interwał tego wykresu jest niestandardowy M3. Dzieje się tak dlatego, że żeby wykres offline był obsługiwany w MT4, musi mieć ustawiony interwał inny niż jeden ze standardowych M1, M5, M15. Oczywiście nie jest to interwał 3-minutowy, tylko wykres specjalny offline, który właśnie sobie wygenerowaliśmy. Gdyby przez przypadek zdarzyło się tak, że ten wykres zamkniemy i chcemy go z powrotem otworzyć, możemy wejść w menu plik, kliknąć pozycję otwórz offline i tutaj z listy wybrać utworzony wykres offline NASDAQ-a M3. Zaznaczyć go, kliknąć otwórz i pojawił nam się utworzony wykres ręko. Jak widzicie, utworzenie wykresu ręko w MT4 jest bardzo proste i można to zrobić przy użyciu darmowych narzędzi dostępnych w internecie. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Interesuje Was trading i platformy MT4 i MT5? Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia.